uroczystość Wszystkich Świętych, apokaliptyczna wizja świętego Jana przenosi nas dzisiaj do nieba. Mamy takie wrażenie, że to, co się tam dokonuje, przynajmniej na początku tego dzisiejszego fragmentu, to jest taki jeden krok przed tym, żeby Bóg wysłał czterech aniołów, aby wyrządzili ziemi szkodę. I w pewnym momencie to, co ogląda tam Jan, jest właśnie tak jakby tym przerwaniem tej akcji. Widzimy anioły, widzimy ludzi, widzimy baranka, starców, cztery istoty żyjące i w końcu widzimy Boga, który zasiada na tronie. I możemy się zastanowić, dlaczego w tym całym otoczeniu nagle pojawia się ten jeden anioł, który mówi, że nie, to wszystko trzeba zatrzymać. Ktoś by mógł sobie pomyśleć, że ten anioł jest przeciwny woli Bożej. Ale po pierwsze, anioł zawsze jest wysłannikiem Boga, a po drugie, ten anioł ma jeszcze w ręku pieczęć Boga żywego. To znaczy, że to sam Bóg, chociaż Bóg w tej scenie nie wypowiada ani jednego słowa, to Bóg wysyła tego anioła, żeby zatrzymać to zniszczenie ziemi. I dlaczego ziemia nie zostaje zniszczona? Dlatego, że Bóg chce, aby najpierw opieczętować wszystkich, którzy są Jego sługami. I teraz moglibyśmy sobie powiedzieć, czyli Pan Bóg sobie wybrał tych, których chce. Jest to jakaś ograniczona liczba, jeszcze jest podana liczba 144 tysiące i to jest tyle. Jeśli będzie 144 tysiące pieczęci, to wtedy będzie zagłada ziemi. Ale po pierwsze, to Bóg chce, aby każdy się nawrócił, a po drugie, bibliści uważają, że ta liczba 144 tysiące jest bardzo symboliczna i po prostu ona ma pokazać ogromną ilość ludzi, którzy mogą dostąpić zbawienia. I teraz, jeśli zaczniemy się nad tym zastanawiać, właśnie tak w kontekście tej dzisiejszej uroczystości, to zobaczymy, że każdy ma szansę na zbawienie. Każdy. Wielu ludzi już od iluś tysięcy lat oczekiwało końca świata. I koniec świata nie nastąpił. Może sami już słyszeliśmy, ilu tutaj było proroków różnych, ówczesnych, którzy mówili o tym, że będzie koniec świata i wcale nie było. Dlaczego? Dlatego, że Bóg ma inny plan. Bóg ma plan dotrzeć do każdego człowieka, żeby ten człowiek był opieczętowany, żeby człowiek stał się sługą Boga. Możemy skonfrontować ten fragment dzisiejszej apokalipsy z przypowieścią na przykład o pasterzu, który szuka jednej zagubionej owcy. A ma 99, ale szuka tej jednej. Więc ja bym dzisiaj, moi drodzy, patrząc w niebo, nie szukał końca świata. Nie oczekiwał tego końca świata, bo dzisiaj w tej uroczystości nie o to chodzi. Chodzi o to, abyśmy popatrzyli na to, co się dzieje, na to, co jest dookoła i widzieli w tym szansę. Po pierwsze, szansę dla nas samych, na to, żebyśmy byli świętymi, a po drugie, szansę dla innych, że my możemy się stać świadkami tej świętości już tutaj na ziemi. Bo zobaczcie, Jan nie wie w ogóle, co się dzieje. I może tą taką niewiedzę tego Jana chciał rozwiać jeden ze starców i pyta się tak, ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? Jan jest tak jakby taki wyrwany nagle z tej wizji i odpowiada, bo nie wie, co odpowiedzieć. Mówi, Panie, Ty wiesz. To znaczy, ja nie wiem nic. Ja tylko widzę, oglądam tą wizję, ale ja nic nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. I on mu odpowiada, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili. I to się odnosi do rzeszy ludzi, którzy w którymś momencie swojego życia zrozumieli, że trzeba przejść przez ucisk, trzeba przyjść do Boga, do baranka i trzeba te swoje szaty wybielić. Czyli każdy ma szansę. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. I spotykamy się, moi drodzy, tutaj dzisiaj, żeby przyglądnąć się wszystkim świętym. Oczywiście nie da się wszystkich świętych opisać, bo po pierwsze ich jest za dużo, tych znanych i tych nieznanych, a po drugie każdy z nich był inny. Nawet ciężko ich skategoryzować jakoś tak, żeby poukładać ich w jakichś takich kategoriach.
Gdybyśmy popatrzyli na żywoty świętych, to każdy jest inny. Każdy miał swoją drogę do świętości. I każdy z nas może mieć właśnie w nich przykład. Ale moi drodzy, musimy nie zapominać o tym, że każdy z nas również jest powołany do świętości. A co za tym idzie, to my mamy też swoją drogę. Możecie przyjść do księdza, możecie przeczytać jakiś poważny artykuł, co zrobić, żeby być świętym, ale nikt wam tej świętości tak po prostu nie załatwi i nie wytłumaczy. Dlatego, że właśnie każdy ma swoją drogę, każdy ma swoje powołanie, każdy w jednym lub drugim miejscu swojego życia znajduje się bliżej lub dalej Pana Boga. I wśród tych wszystkich, tak jakby meandrów tej naszej wiary, musimy umieć się codziennie odnaleźć i codziennie opowiadać się za tą świętością. I co za tym idzie, moi drodzy? Ten dzisiejszy dzień powinien być dniem radości naszej wiary. No bo skoro naszym celem jest niebo, to nie możemy się skupiać tylko na tym, co jest tutaj przyziemne. Nie możemy się skupiać tylko na tym, co byśmy powiedzieli, jest zamknięte w tych mogiłach na naszych cmentarzach. Oczywiście jak najbardziej potrzeba nam zadumy nad śmiercią. Potrzeba nam zadumy nad przemijalnością człowieka. Ale w tym wszystkim powinniśmy poczuć, że to jest taki napęd dla nas. Że jeśli wiemy, że człowiek przemija, jeśli wiem, że moi bracia, siostry, moi bliscy, że oni już odeszli, że już są na tamtym świecie, że to jest też moje miejsce, tamten świat. I powinniśmy właśnie tak żyć, żeby po pierwsze zrobić sobie niebo tutaj na ziemi, a po drugie, żeby oczekiwać tego, że ja się w końcu tam znajdę. I najlepszą rzeczą by było zrobić to, co jest opisane w dzisiejszej Ewangelii. Jezus wypowiada 8 błogosławieństw. Każde z tych błogosławieństw z greckiego można by określić, że to jest jakaś szczęśliwość. Bo jakbyśmy dosłownie tłumaczyli, to Pan Jezus mówi, że są szczęśliwi ubodzy, że są szczęśliwi, którzy się smucą, że są szczęśliwi cisi i tak dalej, i tak dalej. Dzisiejsza uroczystość wskazuje mi na to, że ja się powinienem cieszyć z tego, co mam. Że powinienem doceniać to, co mam. Nie narzekać, nie opowiadać jakichś głupot, ale cieszyć się z tego, co mam, chociaż mogę mieć mało. Dlaczego? Bo taki dobry, święty, prawdziwy święty, to jest ten, który się cieszy. Jeśli chcemy pozyskać świętych, sami być świętymi i pozyskać świętych, to musimy im przekazać radość tej wiary. Natomiast jeśli dzisiaj popatrzymy na nasze cmentarze, to tam jest różnie. Tam jest różnie. Najgorszą rzeczą, jaką gdzieś widziałem, pewnie sami widzieliście, to jest kłócenie się nad grobem we wszystkich świętych albo w dzień zaduszny. Bo takie kwiatki miały być, a są inne, bo takie miały być znicze, a są inne. Czy to jest radość uroczystości wszystkich świętych? No absolutnie. Czy patrzenie na swój ubiór, bo ja wyglądam tak, sąsiad wygląda tak, czy to jest radość wszystkich świętych? Czy skupienie się tylko na tym, żeby dobrze wypastować ten grób, żeby się świecił? Czy to jest radość wszystkich świętych? Czy położenie wiązanki sztucznej to jest radość wszystkich świętych? Czy zapalenie sztucznego elektronicznego znicza, żeby był na dłużej, to jest radość wszystkich świętych? Nie. To jest, moi drodzy, tandeta. A my dzisiaj potrzebujemy właśnie pokazać, czym jest ta prawdziwa radość. My nie zbawimy naszych bliskich zmarłych przez to, że zapalimy znicz. To im nic nie daje. Że położymy wiązankę, to też im nic nie daje. Daje im to, że my tam przychodzimy się modlić. I jeśli dzisiaj będziecie na tych cmentarzach, to zróbcie pierwszą i ważną rzecz. Najpierw się pomódlcie, a potem zapalcie znicza. Potem połóżcie kwiatki. Żeby była zachowana ta, można powiedzieć, piramida wartości tam. Że najwyższą wartością dla mnie na cmentarzu jest modlitwa. Największym chyba przykładem, chociaż rzadko, bardzo rzadko spotykanym, możecie to dzisiaj zobaczyć, popatrzcie na cmentarze i popatrzcie na ludzi, to jest to, że tam się ktoś modli na przykład na różańcu. Jakbyście stanęli przed mogiłą waszych bliskich, zmarłych, wiecie, jaki byście byli super świadkami, jakbyście trzymali w ręku różaniec i modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia? I nic, właśnie wasze znicze i wiązanki i wszystko. Ludzie by patrzyli na to, że trzymacie różanie, gdzie się modlicie. A jeszcze byście się modlili całą rodziną. A jeszcze na głos. To jest, słuchajcie, znak, takich nam dzisiaj świadków potrzeba.
Bo może się okazać, że za 10-20 lat tych cmentarzy już nikt nie będzie odwiedzał. Bo ciekawszą zabawą będzie zabawa halloweenowa dzień wcześniej. My potrzebujemy zaciekawić się, my potrzebujemy radości naszej wiary do tego, żeby to głosić, żeby głosić nasze katolickie i święte wartości. Ale Pan Bóg oczywiście może zdziałać bardzo dużo. Pan Bóg nam daje, tak jak właśnie u tego Jana w Apokalipsie, Pan Bóg nam daje szansę. Ale to my musimy przyjść i musimy opłukać swoje szaty. To my musimy przyjść i wybielić je we krwi baranka. To my musimy dać świadectwo tym, którzy idą po nas, żeby robili dokładnie tak samo. Amen.